Opowieść uwolni zmysły, część druga. Jak cudownie było wrócić z powrotem w objęcia natury. Zapomniałem już, jakie to ważne. Ciekawe, o czym jeszcze zapomniałem. A co to za dźwięk? Skąd on dobiega? Przed nimi jeszcze długa podróż. Zbliża się wiele wydarzeń, do których muszę ich przygotować. Dosyć szybko zrozumieli, jak ważne jest połączenie z naturą. Teraz powinno mi być łatwiej złapać ich uwagę i przy odrobinie zaangażowania z ich strony zrozumieją moje znaki. Bohaterowie odkrywają miejsca, w których czują się bezpiecznie, jednak nie wiedzą, co jeszcze tak naprawdę się dzieje. Mając do dyspozycji swoje ciała, muszą nauczyć się z nich korzystać. Widzą i czują już więcej, ale to wciąż zaledwie połowa ich możliwości. Może już słyszeliście, że nasze umysły to jedyne, co blokuje nas przed tym, czego pragniemy? Dawid i Julia mają teraz ten sam problem. Muszą zmierzyć się ze swoimi lękami, stać się bardziej wrażliwymi na sygnały wiodące ze świata. Te subtelne sygnały, które coraz ciężej dostrzec przy ogromnej ilości bodźców, jakie dostajemy każdego dnia, włączając komputer lub słuchając wiadomości w radiu. Tylko stając się bardziej wrażliwym, będą w stanie słyszeć rytm swojego serca, a żyjąc w zgodzie z tym rytmem, uwolnią w końcu resztę swoich zmysłów i zauważą, że nie są sami. Raz za razem zauważają, że ktoś próbuje im coś przekazać, a może znaleźć? Znaleźć to, co od zawsze do nich należało. Ich przeznaczenie. No tego to ja szukałem. Ale jak się na tym grało? Pararam, pa pa pam pa pam 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 pam. W końcu dostrzegają, że ta bariera nie do przejścia, której nie było widać oczami, nie jest nie do przejścia. Kluczem do jej przejścia była chwila uwagi. Tą chwilę uwagi wykorzystała nasza nimfa i zdejmując blokady z ich oczu, zamierzała pokazać im prawdziwe wyzwanie, przed którym lada chwila będzie musiał stanąć cały świat. Aha. Miło cię widzieć. Kim jesteś? No, chodźcie wreszcie. No pięknie. Wędrując chwilę razem, nimfa starała się przedstawić problemy, z jakimi od dłuższego czasu spotyka się Ziemia. Ignorancja i samolubność ludzi oraz choroba, na którą teraz tak często umierają, a która spowodowana jest ślepotą ludzi, jeszcze bardziej dzieli ich między sobą i sprawia, że są podatni na manipulacje. Kładąc ręce na ich głowach, pokazała im, jak bardzo ich gatunek i sposób, w jaki się rozwija, sprzyja zaśmieceniu nie tylko środowiska, ale też ich ciało. A zaśmiecone ciała nie są w stanie kreatywnie myśleć, opierać się kolejnym pokusom i manipulacjom, na czym cierpimy wszyscy. Razem z uwolnieniem swoich zmysłów przyszedł w końcu czas na odpoczynek i radość z życia, odnalezienie swoich pasji, talentów oraz współpracy z innymi. Trapped inside their own minds and unnecessary rules, I'm aware of what they lose. Przyjaciel mój pokazał mi błędy. Ściągnęliśmy zasłony ze zmysłu. Z oczami otwartymi widziałem więcej. Kolory dźwięków i setki pomysłów. Spytałem mojego przyjaciela, jak stać. I właśnie dzięki tej współpracy i otwarciu się na możliwości powstał utwór, który bohaterowie zaśpiewali jednym tonem. Uwolnij oczy, napełnij uszy dźwiękiem światła, kolorem muzyki. Świat jest piękny, chociaż nie musi. Jaki będzie, wybierasz sam. Nie w stanie wyprostowany, weź pełne.
sprostowany, weź pełne płuca powietrza, dodadzą ci sił. Dotknij zapachu włosów, pokaż mi sposób, jak o swoje będziesz się bił.